Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Krasner, a to kolejny odcinek z gry FIFA 14, ale będzie to pierwszy odcinek z nowej kariery. Będzie to kariera, jak już widzicie, Tottenhamem Hotspur. Mieliście też okazję zobaczyć to w intrze. Otóż zaczniemy od prezentacji mojego składu. Na bramce mamy Ugo Lloris'a, dosyć pewny punkt zespołu, tak samo na prawej obronie, prawdopodobnie najlepszego prawego obrońcę w Premier League. Na środku dobrą parę środkowych właśnie obrońców, Vertonghen i Kabul. Na lewej obronie Danny Rose, tego zawodnika będę chciał zastąpić kimś lepszym, właśnie tego zawodnika będziemy szukać. Właśnie teraz na rynku transferowym będzie to lewy obrońca. Jako środkowego defensywnego pomocnika dałem sobie Paulinho, na prawej pomocy Arona Lennona, na lewej Nassera Shadliego, jako ofensywnego pomocnika Christiana Eriksena. Jako parę napastników mamy Roberto Soldado i Emmanuel Adebayor. Ławkę rezerwowych mamy dosyć mocno, ale będziemy potrzebować też przynajmniej jednego napastnika z tego względu, że nie mamy zmiennika ani dla Adebayora, ani dla Soldado. Także myślę, że teraz możemy wybrać się w poszukiwania napastnika. Napastnik. Dobra. Wiek. No nie chciałbym, żeby przekraczał 25 lat. Kontrakt maksymalnie 4 lata. Okej, dobra. Zachowaj zmiany. Mamy tutaj trzech łowców. Antona Bojanicza, Garego Erskina i Kevana Benyona. Gdzie ich wyślemy? Gdzie będziemy szukać napastnika? Spróbujemy poszukać napastnika w Hiszpanii. Tak, w Hiszpanii. Tak, rozpoczniemy scouting w tym miejscu. Drugie wytyczne będą dla lewego obrońcy. Tutaj myślę, że wiek możemy dać na 24 i też maksymalnie 3 lata jeszcze obowiązującego kontraktu. I tutaj wyślemy Garego Skina i wyślemy go na przykład do Brazylii. Czemu nie? Tak jest. Czy wysyłamy Antona Bojanicza? Nie, myślę, że na razie nie. Chociaż w sumie możemy go wysłać jeszcze jakiś inny kraj. Szkoda, że nie ma już żadnych krajów afrykańskich. Austria, Belgia, Francja, Niemcy, Holandia, Szwajcaria. A wyślemy go. Nie, tu. Nie. Dlaczego nie? Do Polski go wyślemy. Tak, do Polski. Okej. Przecież i tak nikogo tam nie znajdzie, a przynajmniej się przejdzie. Scout w drodze, wytyczne dla scoutów gotowe. Przewiniemy sobie tutaj troszeczkę czasu. Dostaliśmy wytyczne. Zatrzymajmy symulację. Euroliga, czyli to będzie. Aha, fajnie. Euroliga, mają nadzieję, że zdobędziemy puchar. Euroliga to taki odpowiednik Ligi Europy. Pierwszy raport, łowcy talentów. Kogo my tu mamy? Alvaro Morata. To byłby naprawdę fajny pomysł. Carles Planas.
Chciałbym właśnie postawić, nie, na Karima to mnie stać nie będzie. Postawić na młodość. Nie chcę zakupować jakichś wyjątkowo doświadczonych zawodników, a wolałbym jakichś młodych, których mogę dopiero rozwinąć w swoim zespole, ale żeby nie byli też wyjątkowo za słabi i żeby stanowili dobry punkt mojego zespołu. Nacho, nie, nacho, nie. Czekaj. Papa Baba Cardiavara. Niech obserwuje Juan Miego. Jeszcze damy pyt. A, no już trudno. Gdzie ten Juan mi cały jest? Zniknął mi. Jest tu. I pytania zawodnika Juan Mi. Jeszcze chętnie zobaczę. O, jeszcze mamy tutaj oferty za Hugo Lloris'a. No niestety będziemy odrzucać wszystkie oferty, ponieważ Loris to naprawdę pewny punkt tego zespołu. Mamy też raport z Brazylii. Neilton z wyjątkowo ciekawą fryzurą. Marcelo, Luciano, Pedro Botello i Leo Bonatini. Co my tu o nich mamy ciekawego? Lewa noga. Możemy to zrobić tak. A, ale on jest na wypożyczeniu, to nic z tego. Marcelo. Zapytamy o tego pana. Nie ma tu nikogo. No czasem tak bywa. Gdzie są moi ci? A tu globalna sieć transferowa. Ciebie. No to zarządzaj scoutem. Przerwij scouting. To wyślemy cię w takim przypadku. A nie, bo on się teraz musi wrócić. Dobra. Przewiniemy to minimalnie. Prowadzenie kadry. Ta, dobra. Twoje zapytanie, Carles Planas. Rozważamy kwotę w granicach 1 400 000. Pierwsza oferta. Maksymalnie 1 000 000 euro. Chociaż i tak jestem średnio zainteresowany tym zawodnikiem. Zobaczymy sobie transfery. Szukaj zawodników. Zobaczymy sobie na zawodników, którzy są do wypożyczenia. Dam sobie jeszcze napastników, bo akurat na przykład tacy zawodnicy mnie interesują. Armstrong, Thomas, nie. Gatto, Nimeli, Kasumowicz, Sokuona, Andrea Petagna, Anderebić. Szukam na razie zawodników, których nazwiska mi coś powiedzą. Federico Rodriguez. Jeszcze bym sobie to zrobił tak. O, Liga. Dam sobie Barclays. Zobaczymy, jacy zawodnicy są do wypożyczenia z Barclays Premier League. Nimeni, Robinson, Morris, Woodrow Long, Akpo, McDuffus, Tombis, Lee, Sekaja. Islam. Jesteś. Jake Sinclair. James Wilson, Jordan Bowie, Jordi Hula, Karim Rossi, Marcus Barnes. Musa Dembele? Jaja Sanogo, dosyć ostatnim czasem popularny zawodnik. I zapytamy się też o niego. Podejrzewam, że może być tutaj mały problem, z tego względu, że Arsenal raczej wątpię, żeby chciał sprzedać swojego zawodnika do Tottenhamu. A Fernandez.
Guillermo, Hector Izagnana, Jorge Delgado, Juan Tocomarico, nie ma nic na razie ciekawego, nie ma, Williams, nie ma nic ciekawego. Zróbmy to jeszcze tak, o, tutaj sobie dajmy, ustaw domyślne. Zobaczmy, obrońca, tak, lewy obrońca, Liga BBVA. Kogo tu będziemy mieli? Adriano, o proszę bardzo. Zapytamy o tego zawodnika. Balenciaga, Capdevila, Damian Didek, Filipe Luis też może być dobrą opcją. Składamy naprawdę dużo ofert, dużo pytań. O, Fabio Quintrao. 6 milionów. Od razu, od startu zaproponuję. Myślę, że 3 miliony będzie odpowiednie. Na razie wam nie dam więcej, no bez przesady. Przepraszam. Nacho. Nicolas Carampella. Dobra. Okej. Przewiniemy sobie. Ło, od startu od razu 6 odpowiedzi. Twoje pytania, Filipe Luis. 15 milionów, no niestety tyle. No raczej nie będę chciał przeznaczyć na obrońcę. Jaja Sanogo dołączył, nie jesteśmy. Neilton, rozmawiamy w kwotę w granicach 825 tysięcy. Właśnie, ten jest na wypożyczeniu aktualnie. Malaga od Juan mi 950 tysięcy. Co on tu ma? Na razie jeszcze są te takie mało ciekawe. Pozycja. Napastnik środkowy, napastnik prawy, pomocnik lewy, skrzydłowy. Mimo wszystko... Ło, kurde! To pięknie mi tu wyskoczyli. Złożymy taką ofertę. Twoje zapytanie o Adriano. 4 miliony. Całkiem przyzwoita. Ale jako, że jestem... Centusiem zniżymy to o 2 miliony. Dobra. Przedstawimy nową ofertę. Będą to 4 miliony. 4,5 miliona. No 11 milionów, a wyceniony na 6. Na pogięło was. Kogo tu będziemy mieli? Oferta transferowa za Emanuela Adebayora. Szczerze, od razu ją odrzucę. Nie będę się nawet zastanawiał. Ja pierniczę, jakie oni kwoty. Dziewięć milionów to jest max, nie dam więcej. Nie, tego jednak nie chcę. Jeśli mam dobre oferty Adriano i Quintrao, to wolę nie. Ładnie kontroferta. Przepraszam. Troszeczkę jestem ostatnim czasem chory, więc troszeczkę mnie kaszle. No ile wy chcecie? Dobra. 7 milionów. Nie na więcej. I koniec. Inaczej to wolę sobie wziąć Adriana. Ojej, ile zużyłem? 2.
No 3 miliony 800 jest całkiem spoko. Scout brazylijski przesyła nam raport. Mosquito, Ronald Walter. Keirison. Chyba ten Keirison grał kiedyś w Barcelonie. Znaczy grał. Został kupiony przez Barcelonę i bardzo szybko pożyczony do Benfiki, ale nie dam sobie uciąć głowy, że to ten Keirison. Nie było teraz nikogo ciekawego w tej Brazylii naszej. Dobrze, przyjęli ofertę 9 milionów. 70 tysięcy jest jak najbardziej ok. 4-letni kontrakt i ważny zawodnik. Oferta transferowa za Keneta McEvoya. Wypożyczenie na sezon. Spoko. Zawodnik wypożyczony. Poszedł. Kurde, ale się kłócą tego kontrao normalnie. Ile ja tam z niego złożyłem? 7,5 miliona. Nie. To ja sobie w takim razie wezmę Adriana. Dwuletni kontrakt. Kluczowy zawodnik. Złożę ofertę. No, super. Dalej. Morata, proponowany kontrakt został przyjęty, czyli nowym napastnikiem Tottenhamu Hotspur zostaje Alvaro Morata. Już mu tutaj zrobimy miejsce. Zygurcona. Tak, Zygurcona ściągniemy, a wejdzie Morata. Fajnie by było, jeśli bym jeszcze zakontraktował właśnie tego. Adriano, nie! Odrzucaj wszystkie w tym przyszłe. Cztery. Proponowany kontrakt został przyjęty, czyli kolejnym zawodnikiem Tottenhamu zostaje Adriano. Co ten Juan mi tutaj mi pokazał w końcu? Paco Alcacer. Słabo, 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 słabo. Odion i Galo. Tita Kike. Jose Angel. Emiliano Insua. Może bym pomyślał o tym Paco Alcacerze. Aha, pełny skład, transfer niemożliwy. Fajnie. Transfery. Szukajmy, sprzedać zawodników. Kurczę, czemu nikt się nie chce sprzedać? W takim przypadku będzie trzeba z paroma zawodnikami gorszymi. No niestety, ale co się stało? Rozwiązać kontrakt. No niestety, no bo nie są oni, jakby to ująć, zbyt dobrymi zawodnikami, a zajmujmy po prostu miejsce w zespole, które jakby to ująć jest dosyć cenne. Koulibaly. Czy Lancaster? Tak, Lancaster. Szybkość biegu 75. Koulibaly. Ja pitole. Nie no, ale to tego sprzedamy. Odeszło już zbyt wielu zawodników. Tak, dokładnie. Myślę, że tutaj jeszcze możemy troszkę pokombinować z tymi transferami.
Twoje zapytanie o Paco Alcacera 11 milionów za 19-latka? Czyli musi być dobry. Spróbujemy złożyć 6. Dowiemy się, co nam nasz scout mówi na temat Paco Alcacera. No jakby to ująć, nie mówi nam zbyt wiele. Oferta transferowa za Romana Michaela Persila. Akceptuję ją. Neilton. Słabo. Pedro Boatello. Niestety lewego obrońcę już posiadam. Co? Ile oni chcą, żebym im zaoferował? Nie ma bata. 8 milionów to jest wszystko. Jeszcze sobie zobaczę, jakie mam tutaj ustawione fundusze. Nie, przepraszam, nie to. Jak to się robiło? Oferty, kontrakty, moja kariera, cele, fundusze. Czekaj, kurczę, nie pamiętam. Finanse, okej. Okay. Nie, dobra, o, jest okej. Okay. Jeszcze mam oferty za Vertonghena, ale ja ją odrzucę. Nie zaakceptowałem, prawda? Michael Dawson za 3 miliony. Jeśli mi dacie 5 milionów, 900, wtedy będziemy rozmawiać. Dobra, nie będziemy już teraz grać tego meczu, bo trwałby ten odcinek niesamowicie długo. Ja wszystkie mecze towarzyskie, a mianowicie mecze z Nurembergo, Freiburgiem i Hertha Berlin. Będziemy mieli jakieś po prostu tournée po Niemczech. Postaram się rozegrać sam bez nagrywania, a kolejny odcinek to będzie pierwszy mecz w Premier League. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Zapraszam Was na kolejne z tej serii. To by było dzisiaj na tyle. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Pa, pa!